Tadeusz Meszko Śmieciowi ludzie Rozdział dziesiąty Być jak bogowie Ucieczka To nie było łatwe, ale Teremu udało się namówić syreny oraz centaura Trotera do małego przedstawienia. Dla nielicznej, lecz bardzo ważnej widowni. Techników ze znużeniem śledzących na monitorach cuda rajskiego ogrodu. Miał nadzieję, że teraz skupili wzrok na centaurze obwożącym na swym grzbiecie dwie syreny. Zespół w pełnym składzie Ann, Sobira, Federico i on potrzebował kwadransa na konsultacje bez świadków. Ukryli się w jeziorku, tuż za wodospadem, wystawiając ponad wodę jedynie głowy. Wyjaśnienie planu ucieczki oraz uzgodnienie szczegółów z każdym z osobna trwałoby wiele dni. Zbyt wiele, biorąc pod uwagę informacje Federico o postępach prac nad wirusem no i te skrzydła. Uwierały tego coraz bardziej. Nawet teraz nie mogłą powstrzymać się przed nieodpartą chęcią wyskoczenia z wody. Skrzydła nie znosiły wilgoci. On chce być nieśmiertelny, zakończyła swą relację Ann. Wiem nawet, gdzie chce dokonać transformacji w cylindrach rodwanga ale to jego problem dodał Federico. My mamy większy. Ten dzieciak z górnej półki zamierza rozpylić wirusa porządkującego śmieciowe DNA. Niebawem stworzenia z rajskiego ogrodu będą biegały po ulicach każdego miasta na Ziemi. Transformacja dla każdego. Skrzywiła się Ann. Jak więc widzicie, nie wystarczy, że zniszczymy laboratoria oraz rajski ogród. Pieniądze Damiano pozwolą je odbudować w ciągu tygodnia. Wrócił do tematu Terry. Przecież powiemy innym, co się tu dzieje. Zaoponowała Ann. Władze nie pozwolą na dalsze eksperymenty. Podejrzewam, że ma układy z wojskiem. Zablokują przepływ informacji. Nikt się nie dowie. Subira była sceptyczna. A badania będą prowadzić w tajemnicy. Zamienią ten wirus w nową bombę genetyczną. To musi być finał jak z wysokobudżetowego filmu. Wtrącił nie na temat Federico. Bez dbania o zasadności działań, tak widowiskowy, że każdy go obejrzy. Terry skrzywił się z niesmakiem. Pozwolę ci wyreżyserować akcję, ale może najpierw napiszemy scenariusz. A teraz zatkaj się. Federico szybko zanurzył się w wodzie aż po nasadenosa. Wolał nie dodawać, że jego imiennik najlepsze filmy nakręcił bez scenariusza. Jak więc widzicie, przed ucieczką i zniszczeniem laboratorium musimy unieszkodliwić działanie wirusa. Federico obiecał, że rozgryzie ten problem. Wyjaśnił Terry, spoglądając na przyjaciela. Wynóż się, bo jeszcze utoniesz. Federico posłusznie wynurzył się i zaczerpnął głęboki oddech. Sprawdziłem, jaką część kodu musiałbym wyciąć. Solidnie go odchudzimy. Z male jest 3,2 do 2,6 GB. Ciekawe, czy będziemy sprawniej działać. A masz pewność, że bez skutków obocznych? Zapytała Subira. Nie wszystko w sobie lubiłam, ale przyzwyczaiłam się do własnych fobii i zachcianek. Bez nich nadal będę się czuła jak ryba wyrzucona na brzeg. To nie było najlepsze porównanie, pomyślał Federico. Subira też uświadomiła sobie, że przecież już jest rybą. Łzy napłynęły jej do oczu. Wydawało się, że za chwilę ponownie wybuchnie płaczem. Ann objęła ją ramieniem i mocno przytuliła. Subira ma rację, wrzuć wirusa do cyfrowego miksera, poszatkuj, przemiel tak, aby powstała breja, w której nie rozróżni się żadnych składników. Ale i wtedy możemy coś stracić, zauważył Terry. No tak, to co da się zrobić? Zapytała Subira. Wyczyść tylko znaczniki, zaproponowała Ann, patrząc na twarze pozostałych. Niech nikt już nigdy nie pomyśli, że w kodzie są ukryte skarby. Niech śmietnik pozostanie śmietnikiem, zgodnie z głowami. To powinno być jeszcze łatwiejsze. Federico był optymistą. Nie bądź taki pyszałkowaty. Wzburzyła się Subira, rzucając gniewne spojrzenie na Federika. Subira, nie w tym rzecz, zaczął się tłumaczyć. Jądro programu wirusa oparte jest na moim starym programie, a umieściłem w nim kilka ukrytych furtek twarz subiry złagodniała. Fajnie, że już wiemy, czego chcemy. A kto mi powie, jak to zrobić? Zapytała Ann. Terry wystawił rękę spod strogi wody. Rozpryskujące się krople zrosiły ich twarze. Rozejrzyjcie się naokoło. Wodospad, stawy, fontanny, fosa. Z grubsza licząc, do zbiornika wpływa kilka tysięcy litrów wody na minutę. Co będzie, gdy woda nie znajdzie ujścia? Dopytywał z chytrym uśmiechem. Wyleje się, wzruszył ramionami Federico. Subira była bardziej konkretna. Ty to zrobisz, odparł lekkim tonem Terry, patrząc na syrenę. Zatkasz wylot rury. Terry, ta rura, jak mówisz, będzie miała ze 100 metrów długości. Jestem pewien, że dasz radę. Nigdy nie przepłynęłam tyle pod wodą. To niemożliwe. Pokręciła przeczącą głową. Miała ochotę podjąć wyzwanie, ale już wejście do wody na naradę przygnębiło ją. Odkąd zyskała ogon i łuski, straciła miłość do wody. Całe dnie przesiadywała w słońcu na głazie, jedynie na chwilę zanurzając ogon w wodzie, gdyż zbyt suche łuski spędziały ją. Zapominasz, że jesteś syreną. Jestem pewien, że potrafisz przepłynąć pod wodą o wiele dłuższy dystans. Subira była na granicy płaczu. Nie mogła podjąć się tego zadania. A co później? Zapytała, mając nadzieję, że dostrzeże luki w dalszej części planu i będzie mogła wytknąć je Teremu, zmuszając do wymyślania nowego wariantu, już bez wody. Pamiętacie paraliż linii lotniczych Delta Airlines kilka lat temu? Coś tam pamiętam. Mówiło się o ataku hakerów, mruknęła Ann. System komputerowy Delty poległ w czasie awarii prądu w Atlancie, wyjaśnił Terry. Ale to nie był atak hakerski. Wystarczyły przerwy w zasilaniu w jednym z oddziałów, by padł system na całym świecie. I sądzisz, że awaria prądu w naszym kompleksie również spowoduje zawieszenie się systemu rejskiego ogrodu? Próbowała odgadnąć plan Terry'ego N: Nie. Odpowiedział zdecydowanie. Ann za nie mówiła. No to już nic nie rozumiem, jęknęła. To w jakim celu zmuszasz Subirę do ryzykownego nurkowania? Awarię systemu komputerowego wywołam ja, wprowadzając do niego wirusa wyjaśnił Federico. Powódź ma być jedynie wyjaśnieniem oddalającym od nas podejrzenia domyśliła się Subira. Terry skinął głową. Oraz wyłączy zapory energetyczne, skupiając całą uwagę służb na uciekających hybrydach. W tym chaosie nikt nie zauważy, że ktoś grzebie w komputerach. Terry zatrzepotałby z zadowoleniem skrzydłami, gdyby nie to, że byli w wodzie. Ann przez kilka chwil trawiła w milczeniu ich słowa. Niech wam będzie. Skinęła w końcu głową. A co dalej? Następny ruch będzie należał do ciebie, Anne. Ann spojrzała na Terry'ego przerażonymi oczami. Subira zrezygnowała ze stałego miejsca na głazie przy wodospadzie i przysiadła na plaży przy fosie w pobliżu kładki, przez którą weszła do rajskiego ogrodu. To nie był najlepszy pomysł, lecz była niecierpliwa i jak najszybciej chciała zobaczyć efekt swojego poświęcenia. Czuła się dumna z przełamania niechęci do wody. Plan Tylego był ogólnikowy i gdyby Federico go nie dopracował, nie miałby szans realizacji. Problemy pojawiły się już przy pierwszym szczegółowym pytaniu sobiry czym mam zatkać rurę? Padały różnorodne pomysły, lecz po krótkim namyśle każdy był odrzucany. Kamienie, orzechy kokosowe nie zapewniały szczelności. Zapchanie rury ubraniami wymagałoby stuzina szaf gwiazd filmowych. I dopiero Federico znalazł prosty, niewymagający dźwigania ciężarów sposób. Do rury o średnicy niewiele większej niż szerokość bioder, dobrze, że przez ostatnie dwa tygodnie nie miała ochoty na jedzenie, zanurkowała ciągnąc za sobą pokrowiec przypominający worek na kapcie szkolne. Prąd był silny i nie musiała mocno machać ogonem, aby szybko płynąć. Jednak to uświadomiło jej, że jeżeli dobrze nie wypełni zadania, już nie wypłynie na powierzchnię. Nie będzie w stanie pokonać tak silnego nurtu. Tylko zatykając rurę, powstrzyma nurt i zdoła jakoś wrócić. Po pięćdziesięciu metrach wąska rura połączyła się z głównym odpływem szerokim na półtora metra, po dalszych stu metrach dopłynęła do kratownicy z oczkami nie pozwalającymi nawet przecisnąć głowy. W tym miejscu zgromadziło się trochę śmieci. Wolała nie przyglądać się dokładnie, co zniósł prąd wody, jednak wyczulony nos lub inny nowo nabyty zmysł zasugerował najgorsze odpowiedzi. To nie mogło jej powstrzymać. Wiedziała, że im prędzej wykona zadanie, tym szybciej będzie mogła zacząć oddychać powietrzem. Przeciągnęła worek i wyjęła pojemnik. To była pianka poliuretanowa w aerozolu. Federico zapewniał, a testy to potwierdziły, że zwiększa ponad stokrotnie swą objętość. Następnie wyjęła swlaczały balonik skradziony przez Federica z przedszkola. Przytknęła końcówkę pojemnika do ustnika i przez trzy sekundy przytrzymywała wciśnięty spust. Ten czas wystarczył do wypełnienia balonika. W kilka sekund później miała już gotowy pierwszy element zapory. Puściła balonik, a prąd wody cisnął nim o kratownicę. W kilka minut napełniła wszystkie baloniki. Mogła wracać. Wykonała zwrot w ciasnym kanale i, nie czując ciśnienia wody, popłynęła do wyjścia. Ann, obgryzając paznokcie, z niecierpliwością czekała na Damiano. — Jak swoją transformację odbiera Terry? — zapytał, wchodząc do biblioteki z nieodłącznym rogaczem przelepionym do jego cienia. — Skrzydła przeszkadzają mu w czasie snu — odpowiedziała. — Ale chyba wyleczył ranę nogi. — A nie mówiłem? — Uporządkowanie genetycznego śmietnika leczy nie tylko urazy psychiczne, lecz również rany fizyczne. Dyplomatycznie milczała. Nawet zrezygnowała z wbicia szpilki przez przypomnienie, że w transformacjach upatrywał sposobu na odmłodzenie się. Terry rzeczywiście odzyskał pełną władzę w nocy, ale na szczęście nie stał się dwudziestolatkiem. Według planu, Ann musiała zatrzymać miliardera przez pół godziny, a wciąż nie wiedziała, jak to zrobić. Biblię, którą można próbować odczytywać na tysiące sposobów, miała pod ręką. Tylko, że żadna z interpretacji Biblii nie zmieni faktu, że to jedynie przerysowany zapis faktów, będących podstawą do stworzenia mitów wzmacniających nieomylność i przebiegłość wodzów. Kosmici się w niej nie pojawiali. Było tam jedynie kilka bajek, jak to określiła jej rodaczka. Spisanych przez naćpanych facetów. Może i nie byli naćpani, lecz z pewnością nie zapisywali prawdy. Odgrywali jedynie rolę notariuszy-władców, spisujących sfałszowaną prawdę ku pokrzepieniu serc, ucieczka w kłamstwo, usprawiedliwianie czynów niegodnych, retuszowanie idei płynących rzekami krwi. Pozostałe księgi leżały dalej niż na wyciągnięcie dłoni. Tylko w jakim celu miała to robić, skoro i w nich nie znajdzie pożądanej przez miliardera odpowiedzi? Nie było Bogów, choćby z kosmosu, ustanawiających byt ludzi. To my sami ponosimy odpowiedzialność za całe zło. I nagle, bez wyraźnej przyczyny, wszystko ułożyło się w jej głowie. Już rozumiała, dlaczego u profesora Garolisi wypłynął z niej podobny potok bzdur, i wiedziała, jak pociągnąć ten wątek dalej, aby na twarzy damiano wykwitły rumieńce. Niczym przy pierwszym pocałunku. Stało się dla niej jasne, że podstawy opowieści zaczerpnęła nie z ksiąg, a z własnej pamięci, z czasów, gdy mieszkała jeszcze we Wrocławiu. To miasto było kluczowe, gdyż tam mieszkali również twórcy mitu, który swobodnie rozwinęła. To było ważne, że mit pochodził ze źródła raczej niedostępnego miliarderowi. Musiała go jedynie rozbudować, Przenieść z mediów do nieznanych starożytnych ksiąg i połączyć z innym już ogólnie znanym mitem. Musisz wiedzieć, że przybysze z kosmosu wielokrotnie ingerowali w nasz genom. Może stąd tak wiele często sprzecznych wersji. Zależą one od regionów i czasów, w których dochodziło do prób poprawy ludzkiego genomu. A gatunek Homo sapiens można nazwać Homo peregrinus. Wystarcza kilka tysięcy lat, aby zmiany genetyczne rozprzestrzeniły się wśród ludów od północy po południe, od wschodu po zachód. To, co wyczytałem z manuskryptów, łączy w całość dwie do tej pory niespójne wiary starotestamentowego boga Izraelitów z przekazami Dogonów, od setek lat wiedzących, że gwiezdny dom ich przodków znajduje się tak daleko, że gołym okiem nie widać go na nocnym niebie. Ann przerwała na chwilę, sięgając po butelkę wody mineralnej. Naprawdę czuła suchość w ustach, lecz nie z powodu długiej przemowy, a z lęku, że nie będzie potrafiła dalej kłamać. Oczekując na przelanie się wody i przerwanie zapory energetycznej, Sobira coraz bardziej wpadała w złość, z dziką pasją drabiąc się po swędzących łuskach. Coś poszło nie tak. Poziom wody nie podnosił się tak szybko, jak wyliczył to Federico. Niemożliwe, aby się pomylił. Tego była pewna. Zrozumiała, że to ona musiała źle uszczelnić wylot rury. W worku został jej jeszcze jeden pełen i drugi do połowy opróżniony pojemnik. Pewnie wtryskiwała za mało pianki do balonów. Nie pozostało jej nic innego, jak ponownie zanurzyć się w róże i spróbować wypełnić pianką nieszczelności. Podpłynęła do zapory, poprawiła ułożenie kilku baloników i pozostałą pianką zapchała szczeliny. Teraz zapora wyglądała na szczelną. Dla pewności postanowiła odczekać kilka minut. W ostatnim pojemniku pozostało jeszcze trochę pianki. Będzie mogła zasklepić wyrwę, gdyby okazało się, że nadal przecieka. Jedyny minus stanowiło to, że nie będzie mogła zobaczyć wylewającej się na promenadę wody, ucieczki hybryd z rańskiego ogrodu i przerażenia pracowników. Szkoda, lecz ważniejsze jest, aby plan został zrealizowany i mogła wrócić do fosy, skąd Federico i Terry przeniosą ją do cylindrów. A wtedy, zanim Elizabeth Fraser zdąży wyśpiewać pieśń dla sireny, skończy się ten rybi koszmar i odzyska nogi. A potem zrobi to, z czego nie potrafiła była nigdy rezygnować. To będzie ciężka droga. Pływanie w kanale zdawało się niczym w porównaniu z tym, co ją czeka, ale nabrała absolutnej pewności, że gdy odzyska nogi, stanie na scenie. Ann musiała brnąć w kłamstwa. Czyniła to już bez oporów, a nawet coraz większą łatwością. Chyba polubiła opowiadanie zmyślonych historii. MOŻE i kosmici przybyli w celach badawczych, lecz dalszy rozwój wypadków świadczy o tym, że potrzebowali robotników. Terry podpowiedział mi, że prawdopodobnie musieli uzupełnić zapasy, głównie metali. Część mogli zdobyć łowiąc planetoidy lub komety, lecz niektóre występują tylko na planetach. Są na tyle rzadkie, że do ich wydobycia nie można użyć maszyn ciężkich. Potrzebni są ludzie lub roboty ale ludzie są tańsi. Wybrali kilku przedstawicieli pra ludzi, bo to jeszcze nie byli ludzie, chociaż już nie małpy czoko kształtne, i wprowadzili poprawki do ich genomu. Nie wszystkie ulepszenia sprawdziły się, więc kosmici wielokrotnie klonowali pierwszego Adama, a nawet przekazali mu kilka własnych genów. Może nie było to rozsądne, lecz przecież nie mogli czekać dziesiątek czy setek lat, aby wyhodować potrzebnych im pracowników. Wtedy dodali też znaczniki, jakby wypalając znaki właściciela na bydle. Ostrzegały one, że genom jest ich własnością intelektualną i nie wolno go wykorzystywać bez opłat licencyjnych. To o tych znacznikach wspominałam profesorowi Garlisi. An przerwała na chwilę. Celowo rozgadała się, wplątując w swoje kłamstwa Terry'ego, który nic o tym nie wiedział. Jednak chciała, aby jej opowieść stała się wiarygodna, a dodatkowo zamierzała dać psztyczkę w nos zadowanemu gówniarzowi. Nie musisz mówić, co było dalej. przerwał jej obcesowo Damiano. Czyżby wyczuł, że zmyśla? Przeraziła się. Nie wydawał się jednak zły czy poirytowany. Było raczej odwrotnie. Od początku wyglądał, jakby jego myśli krążyły w wyższych, niebiańskich sferach. Wiesz, Ann, w tej chwili jest to tylko jedna z wielu historii. Przyznaję, ciekawa. Być może najlepsza, jaką słyszałem, może nawet prawdziwa. Ann wciąż nie wiedziała, jak traktować słowa Damiano. Tylko, że dzisiaj stało się to już mało istotne. Damiano z uśmiechem modliszki wyjął z kieszeni probówkę. Tu mam pierwszą próbkę wirusa porządkującego całe śmieciowe DNA. Nie fragmenty jak u zwykłych ludzi mogących przemienić się w syreny czy bąki. Prychnął z pogardą. Kosmiczni władcy potrafili przybrać dowolną powłokę. To jest mój sposób na nieśmiertelność a w cylindrach transformacyjnych w ciągu kilku minut stanę się równy kosmicznym bogom. Pomimo zewnętrznych dowodów zaufania ze strony Damiano, Federico miał bardzo ograniczone możliwości. Miliarder nie odciągnął całkowicie od wewnętrznej sieci komputerowej, jednak każda prośba o dostęp do potrzebnych danych musiała być autoryzowana. Z tego ograniczenia Federico postanowił uczynić swój oręż i zaczął wysyłać żądania otworzenia niemal każdej szuflady z pamięci komputera, mając nadzieję, że Tahir pogubi się, która z nich jest ważna, a która otwierana jedynie dla zabawy i nie będzie przeglądał się uważnie, do czego te wszystkie dane są potrzebne temu szalonemu informatykowi. Była to długa droga do celu, wymagająca od Federica siedzenia po 18 godzin przy klawiaturze, lecz w końcu tak pogmatwał ślady, że mógł wykonać zaplanowane zmiany w systemie, a także opracować informatyczną szczepionkę z wirusem cofającym transformację Subiry i Terego. Jednak, aby uruchomić lawinę zmian, konieczny był restart systemu, a zwarcie linii energetycznych wciąż nie następowało. Czyżby subirze zabrakło powietrza, aby dopłynąć do kratownicy? A może pianka nie sprawdziła się? Lub balony pękały w czasie wypełniania? Federico siedział przy jednym z komputerów szkółki, po raz dziesiąty układając pasjansa, wciąż powtarzając w głowie te same pytania. Zauważył, że przegląda mu się z uwagą trzynastolatka z warkoczykami, którą zabrał z przedszkola. Wydawała się nadżywiołowa, Zadawała za dużo pytań, podkładała mu pineski na krześle, lecz była dobra w układaniu informatycznych klocków. Musiał się pilnować i niczego nie zdradzić w ostatnich minutach przed finałem. Spróbował zapanować nad sobą, na siłę pochylając się nad klawiaturą. Po odejściu taty, mama powiedziała, że go nie potrzebuje, że sama mnie wychowa. Niespodziewanie odezwała się Smarkula. O czym ona mówi? Spojrzał na nią. On jest starszy od ciebie, dużo starszy. Byłam jego oczkiem w głowie, ale tylko przez pierwszych kilka lat, gdyż później znudził się zabawą w ojca. Odszedł do młodszej kobiety, być może myśląc o nowych oczkach w głowie. To pewne, wybrał nowszy model. Zgodził się z nią Federico, lecz nic nie powiedział. Dziewczynka wstała i podeszła do jego biurka, wspięła się na palce i z trudem przysiadła na blacie. Na szczęście nie spojrzała na monitor, gdyż zauważyłaby, że Federico zbija bąki. I może tak by było, ale ja go potrzebowałam. I co zrobiłaś? Dał się wciągnąć w rozmowę. Odszukałam go. Skakowałam jego firmę, doprowadzając do bankructwa. Wtedy skruszony wrócił do mamy. Odpowiedziała z uśmiechem. Może wcześniej pomyślałby, że to niewinny uśmiech dziecka, jednak nie po tym wyznaniu. Te dzieci potrafią być bardziej okrutne niż tyrani. Westchnął zlany zimnym potem. Lubisz tę nową syrenę, Subirę. Ma bardzo piękny głos. Szkoda jedynie, że śpiewa smutne piosenki. Ale jestem pewna, że zrobisz wszystko, aby była szczęśliwa i zaśpiewała radośnie. Tak, odpowiedział, chociaż to nie były pytania, a stwierdzenia. Dziewczynka kiwnęła ze zrozumieniem głową i, rozglądając się, czy nikogo nie ma w pobliżu, oznajmiła. Pomyliłeś się. Twój plan nie zadziała. To niemożliwe. Nie wziąłeś pod uwagę drugiego systemu zasilania awaryjnego. To starszy system. Od dwóch miesięcy mamy nowy, jednak dawny pozostawiono. Federico zdrętwiał. Podwójnie, o ile to możliwe. Raz, że nawet nastolatka przejrzała jego plany, dwa, że rzeczywiście o tym nie pomyślał. Nie martw się. Ja mam dostęp do sieci wewnętrznej i tak ją przestawiłam, że zignoruję sygnał. Co prawda można go włączyć ręcznie, lecz to potrwa co najmniej kwadrans. Tyle chyba wam wystarczy. Nie zdążył jej podziękować, gdy oświetlenie, monitory i komputery zgasły. Dziewczynka z warkoczykami zaskoczyła z biurka i krzycząc przerwa, przerwa, wybiegła na zewnątrz. Jednak nikt za nią nie pobiegł. Byli od niej starsi i pracowali na etacie. Siedzieli, rozglądając się po sobie, dziwiąc się, co się stało. Przerwa w dostawie prądu to przecież niemożliwe krzyczały ich spojrzenia. Po odcięciu zasilania powinien uruchomić się system awaryjny, ale Federico zadbał o to, aby odwlec tę chwilę o kilka sekund, co wystarczało, by padł cały system komputerowy. I nim technicy zdążyli zareagować, system już restartował. Trudno, to tylko chwilowa przerwa. Za minutę wszystko będzie w porządku. Na takie właśnie myśli techników liczył Federico. No cóż, nie wiedzieli, że restart uruchomi również wirusa, pozwalającego mu przejąć kontrolę nad systemem. Plan się powiódł, ucieszył się w końcu oddychając sulgą. Z, z niewielką pomocą małej, przebiegłej, aczkolwiek często nieznośnej przyjaciółki, musiał dodać, postanawiając, że kiedyś zabierze ją na duże lody. Naraz przyszedł mu do głowy jeszcze jeden pomysł: zbyt szalony, odrzucił go. Jednak on powracał. A właściwie dlaczego nie? Plan został zrealizowany. Damiano o tym jeszcze nie wiedział, ale już spadał z górnej półki, boleśnie tłukąc sobie tyłek. Przyda się atak psychologiczny. Usprawiedliwił się, włączając na cały regulator przez głośniki nagranie i nagada Dawida. Centaur William Trotter czekał przed mostem, nerwowo uderzając kopytem w piasek. Za kilka minut będzie wreszcie wolny. O ile ten facet za skrzydłami owada mówił prawdę. Woda przebierała wolno, lecz w końcu jej poziom zrównał się z brzegami fosy. Bezpieczniki powinny wyłączyć zasilanie, ale centaur wciąż widział znienawidzone, żarzące się czerwienią kraty. Przestrzeń wzywała go od zawsze. W Afganistanie był wolny przez pięćdziesiąt kilometrów, lecz nie mógł delektować się tą wolnością, gdyż spieszył z pomocą dla przyjaciół. Teraz już za chwilę będzie mógł biec tylko dla siebie. Nic i nikt nie powstrzyma tego biegu. Rozejrzał się. Wciąż nie mógł dostrzec smutnej syreny Subiry. Wiedział, że powierzono jej niebezpieczne zadanie. Czyżby kobiecie zabrakło powietrza i nie zdołała wrócić? Trudno. Podobno była żołnierzem, więc wiedziała, że najważniejsza jest misja. Naraz kraty zniknęły, zabierając za sobą również przestrzeń pagórków. Centauro Trotter nie martwił się tym. Wiedział, że musi przekroczyć mostek i poszukać najbliższego wejścia. A wtedy będzie mógł biec bez żadnych przeszkód. Syrenki niespokojnie pływały w fosie, obserwując centaura. Były smutne, widziały, jak wkracza na mostek, zatrzymuje się przed zewnętrznymi barierkami, by po chwili wahania przekroczyć ostatnią zaporę. Zatrzymał się na promenadzie, odwrócił i rozejrzał po niedawnym więzieniu. Ujrzał dwie głupiutkie syrenki i pomachał im na pożegnanie. Jednak dzielnej syreny Subiry nie wypatrzył. Kapral Trotter westchnął z żalem. Cyrena żołnierz zginęła, lecz wypełniła rozkaz. Część jej pamięci. Zasalutował i rozpoczął swój bieg ku wolności. Dostęp do pokoju Damiano był niemożliwy bez wsparcia drużyny komandosów. Można było dostać się do niego jedynie windą, która na dole i na górze była pilnowana przez kilku uzbrojonych strażników. Ale jak to zwykle bywa, istniał jeden słaby punkt. W tym przypadku był nim taras ze szklanym dachem. Terry nie mógł doczekać się chwili, gdy woda wywoła spięcie zasilania i wyłączenie osłony energetycznej, a on będzie mógł wzbić się do lotu. Miał wrażenie, że na błonach skrzydeł zbierają mu się kropelki potu. Zatrzepotał nimi nerwowo. To był najgorszy czas na to, by go zawiodły. Aż w końcu wirtualna zasłona opadła, odsłaniając ponurą materię świata. W tym momencie przypomniał sobie obsesyjne przekonanie Filipa Dicka o życiu ludzi filuzji. Szkoda, że tak nie jest. Można by przebudzić się z koszmaru powracając do szarej, lecz zwykłej codzienności. W realnym świecie o tę codzienność trzeba walczyć, pomyślał, wzbijając się w powietrze. Nawet bogowi z najwyższej półki nie pozwoli ona zmieniać ludzi według własnego się. Niech każdy pozostanie tym, kim chce być. Gdy wylądował na tarasie i wszedł do pokoju, zauważył, że zasilanie siedziby Hadada częściowo powróciło. Tak miało być. Potrzebował prądu do uruchomienia komputera miliardera, tak jak i do uruchomienia cylindrów. Natomiast zasłona energetyczna powinna pozostać wyłączona. A dla zwiększenia chaosu w pozostałych sekcjach miało dochodzić do ciągłych przepięć, aby technikom nie zabrakło zajęć. Terry rozejrzał się po pokoju, w którym kilka tygodni temu jedli śmieciową kolację. Pierwszym krokiem powinno być znalezienie komputera Damiano, do którego nie było dostępu przez sieć. Przed akcją Federico dał mu szkła kontaktowe GDV. Na nic się zdały próby protestów, przeważyły argumenty. Założył je z niechęcią, lecz teraz musiał przyznać, że bez nich nie mógłby poradzić sobie z zadaniem. W pamięci podręcznej szkię GDV, Federico zaprogramował szczegółowe instrukcje, co i kiedy Terry ma wykonać. Pozostało mu siedem kroków do podmienienia programu wirusa porządkującego śmieciowe DNA na taki, który zamieni je w bełkot nie do odszyfrowania. Jeśli hadat jednak w jakiś sposób wypuściłby wirusa i tak nie osiągnie swojego celu. Dzieci ze śmiechem wybiegły z przedszkola. Promenadę pokrywała cienka warstwa wody. Nie miały kaloszy, a jedynie kapcie, które szybko przemokły. To im nie przeszkadzało. Były szczęśliwe, mogąc oklepywać się wodą, piszcząc, krzycząc i biegając wokół. Omal nie zderzyły się z tabunem centaurów, równie jak one rozradowanych, brykających w lekkim kłusie, jakby wciąż nie potrafiły uwierzyć, że mogą biegać bez ograniczeń. Centaury minęły dwa zwaliste, stojące plecami do siebie cyklopy. Te swoiste słupy milowe były zdezorientowane. Nerwowo kręcąc głowami, usiłowały zorientować się w chaosie. Obok nich przebiegały dzieci, centaury i centaurydy, satyrowie i chimery, a oni, łypiąc w prawo i lewo jednym okiem, wciąż nie mogli podjąć decyzji, w którą stronę pójść. Najgorsze, że mieli w tej kwestii odmienne zdania, a żaden nie chciał ustąpić. Musimy iść w moją stronę, jestem tego pewien, przekonywał wyższy młodszy. Mylisz się, wejście jest przed moim okiem, nie ustępował niższy, lecz za to starszy wiekiem. Gdy tak stali, wciąż niezdecydowani, kolejne centaury, gorgony oraz lamie poszukiwały drogi ucieczki z reńskiego ogrodu. Zdumieni kierowcy zjeżdżający z Seaport Boulevard w Banshaw Road dostrzegli, że ze schodów siedziby koncernu GDV wylewa się woda. To było dziwne, lecz najdziwniejsze miało się wydarzyć dopiero za kilka chwil. Po schodach zaczęły bowiem zbiegać jakieś niesamowite postacie. Projekcja wirtualna czym przebierańcy? Zadawano sobie pytanie. Niektórzy sięgnęli po smartfony lub okulary GDV, inni, wdeptując pedał gazu, czym prędzej zaczęli z tego miejsca uciekać. Nie obyło się bez stłuczek. Chór klaksonów rozbrzmiał w całej okolicy. Droga została zablokowana, a pomiędzy autami zaczęły biegać mityczne stwory. — Podrzucisz mnie, ślicznotko, do najbliższego klubu nocnego? — zapytał obleśny facet z małymi nóżkami i kopytami zamiast obuwia, wskakując do kabrioletu przejrzałej piękności w jaskrawo-żółtym kostiumie, czerwonym szalu boa na szyi i kilogramie pudru na twarzy. Gdy Ann wciąż patrzyła na fiolkę w rękach Damiano, zgasło światło. W jednej chwili ujarzmiona wcześniej biblioteka stała się biblioteką tajemnic. Światło słoneczne, wpadające przez półokrągłe okno, zamieniło oswojone regały z woluminami w mroczny tunel wiodący do światła Poznania. Ann od wielu minut czekała na tę chwilę z niepokojem, sądząc, że gdy nadejdzie, będzie mogła odetchnąć z ulgą. Tak się jednak nie stało. Teraz zaczęła martwić się, czy zasłona energetyczna została wyłączona, czy Teremu uda się podmienić próbki, czy już wolała nie myśleć, o co jeszcze mogłaby się martwić. Damiano, chowając pionkę do kieszonki marynarki, podjął ożywioną dyskusję z licznymi rozmówcami. Był zdenerwowany. Wresła gdzieś niego pozorowana ogłada, ujawniając może nie bestie, lecz na pewno wrzaskliwego dzieciaka, któremu właśnie odebrano zabawkę. Wsłuchując się w prowadzone rozmowy, zorientowała się, że na szczęście miliarder nie podejrzewa dywersji. Równocześnie ukradkiem zerkała przez szybę na promenadę i rajski ogród. W chwilę później, widząc starego stojącego na balustradzie tarasu, nie mogła powstrzymać okrzyku. Terry, uważaj! Pewnie jej nie usłyszał, lecz Haddad i Plutin jak najbardziej. Jeżeli mogli mieć jeszcze wątpliwości, co się dzieje, to widok Terego rozwiał je ostatecznie. Damiano spojrzał zimnym wzrokiem na Ann. To wasza sprawka! wysyczał. Nie próbowała nawet zaprzeczyć. Naraz usłyszała dźwięki piskliwych klawiszy, do których dołączyła ciężka perkusja oraz gitara basowa, a po kilkunastu sekundach głos wokalisty. W rańskim ogrodzie, kochanie, czyż nie wiesz, że kocham cię? Rozpoznała tę stylistykę sprzed pół wieku, domyśliła się, że to Federico postanowił wykorzystać ulubiony utwór miliardera? Jak Kopola muzykę Wagnera w czasie apokalipsy, w scenie ataku śmigłowców na wietnamską wioskę. Chyba troszkę przesadził, pomyślała, ale tylko troszeczkę. Uśmiechnęła się, widząc osłupienie miliardera. Nie zrujnujecie moich planów. O nie! To się wam nie uda! wykrztusił łamiącym się głosem. Idziesz ze mną. Będziesz świadkiem mojej transformacji. Opiszesz ją w niezapomnianych, jak u Homera strofach. Nie mam zamiaru, odparła ze śmiechem Ann. Uderzył ją w twarz. To ją jedynie rozsierdziło. Próbowała mu oddać, lecz rogaty pachołek chwycił wzniesioną rękę dziewczyny w mocne kleszcze. Wreszcie ujawniłeś swe prawdziwe oblicze rozpieszczonego gówniarza, który nie może pogodzić się z porażką. Spojrzał na nią wzrokiem urażonego dziecka. Ja nigdy nie przegrywam. Za kilka minut stanę się Bogiem, a wtedy zetrę was wszystkich w pył. Wysyczał. Sobira nie wiedziała, czy woda już przelała się przez fosę, wywołując zwarcie, czy też jej poziom wciąż jest za niski. Przekładając dłoń do baloników z pianką, nie wyczuła żadnego ruchu wody, Uznała więc, że zator był szczelny. Stwierdziła, że już nic więcej nie może zrobić i postanowiła wracać. Zdążyła odpłynąć zaledwie na dwa metry, gdy nagle porwał ją prąd, zakotłował w wirze i wyrzucił z kanału. Tama puściła. Wyższy poziom wody musiał mieć takie ciśnienie, że wypchnął zaporę jak korek z butelki. Ale to nie była butelka szampana, a raczej gorzki tonik. Tylko, że bez dżinu. Dopiero po kilkunastu sekundach udało się jej zapanować nad paniką. Nurt był już słabszy. Mogła go pokonać. Wynurzyła się. Unosiła się na spokojnym lustrze wody w otoczeniu kolorowych baloników. Zobaczyła walet siedziby Hadada z jednej, a zielony pagórek z drugiej strony. Była zmęczona. Postanowiła, że przed powrotem do kanału odpocznie na zielonej trawie. Promenada drugiej i trzeciej kondygnacji wypełniła się pracownikami wirtualnej potęgi Hadada, stali bez ruchu, nie wiedząc czy to, co widzą, jest grą, akcją promocyjną, czy też ujawnioną prawdą. Ci zatrudnieni do uporządkowania śmieciowego DNA, zajmujący dolną kondygnację, okazali się bardziej żywiołowi. Młodsi, jak to dzieci, wykorzystywali każdą okazję do zabawy. Starsi rozmawiali przez komórki ze znajomymi, tweetowali, przekazywali relacje na Facebooka czy YouTube. A do tego jeszcze ta muzyka, nie było jej w planie. To musiał być pomysł Federica, uznał Terry. Nawet udany. Muzyka przyspieszała i tak już wysokie tętno skołowanych sytuacją serc. Niektórzy przesłaniali uszy, nie wiedząc, czy ciężkie brzmienie tętniące ze wszystkich głośników to wynik awarii czy atak jakichś nieznanych sił. Terry stał na krawędzi tarasu i obserwował chaos w dole. Mógł skoczyć, to nie byłby skok w przepaść jak w przypadku bohatera suity na krawędzi. Przecież miał skrzydła, jednak wciąż się wahał. To nie był rajski ongród, a raczej szambo. Jeżeli żeglowanie przez życie nazwiemy płynięciem w gównie, czy warto się w nie zanurzać, na szczęście miał dla kogo wracać. Nie tylko dla An czy Subiry, lecz również dla samego siebie. Podjął decyzję. Trudno, zatka nos i popłynie wśród ścieków. Skoczył. Spadał tylko przez chwilę. Skrzydła go uniosły, pozwoliły wybrać dowolny kierunek. Jeżeli wszystko poszło z planem, to Subira czekała na niego przy mostku. Stamtąd, przy pomocy Federika, przeniosą ją do sali ze świecącymi cylindrami. Naraz zobaczył nad sobą białe skrzydła Harpy. Nie pikowała na niego jak orzeł na kaczkę, gdyż miała rozłożone skrzydła. Nie zmieniało to jednak faktu, że był atakowany. Wcześniej wiedział, jak wokół jej więzienia zniknęły kraty, a Claudia Hartad usiłowała wzbić się w powietrze. Jednak machanie skrzydłami nie pomagało. Była zbyt ciężka. Później Terry zajął się akcją, sądząc, że harpia pozostanie na ziemi. Tak się jednak nie stało. Musiała wejść na wzniesienie i wykorzystać siłę nośną skrzydeł w locie ślizgowym, a później skorzystać z prądów wznoszących, aby wzbić się wysoko, wyżej niż poziom tarasu, na którym przed chwilą stał Terry. Szybko zbliżała się do niego. Widział jej napięte do granic mięśnie szczęki. Trochę mi przykro, ale z pewnością cię zabije. rozerwę bebechy szponami. Zdawały się szeptać jej zaciśnięte usta. Gdy już mieli się zderzyć i harpia mogła wbić ostre szpony w jego ciało, Terry błyskawicznie wykonał unik. Przemknęła obok, nie mając szansy go dosięgnąć. Poczuł jedynie delikatne muśnięcie jej piór na policzku. Zanim harpia zmieniła kierunek lotu, on znajdował się już wiele metrów od niej. Po chwili go on dogoniła, lecz ponownie ułamek sekundy wystarczył na wykonanie uniku, a harpia znów leciała tam, gdzie go już nie było. Skrzydła owada okazały się bardziej przydatne do walki niż skrzydła anioła. Jego skrzydła były zwrotne, pozwalały na błyskawiczne wykonywanie manewrów, zmian kierunków lotu, zawiśnięcia w jednym miejscu. Po kolejnym nawrocie Terry doskoczył do jej pleców i uczepił się podstawy skrzydeł. Nie mogła go dosięgnąć szponami, straciła siłę nośną, zaczęła spadać. Spadał razem z nią, a gdy znaleźli się tuż nad ziemią, oderwał się od niej i wzbił w górę. Harpia uderzyła o skały. Biel jej skrzydeł zrosiła ciemnoczerwona krew. Terry nie mógł tak po prostu odlecieć. Wylądował obok skręconego ciała i zachowując ostrożność, podszedł do Klaudi. Jedna jej dłoń nerwowo orała szponami skały, druga schowała się pod ciałem. Twarz wykrzewiał grymas bólu, źrenice oczu były przegaszone. Wydawało się, że patrzy w nieskończoność, lecz Harpia dostrzegła Torego. Spojrzała na niego przepełnionym porażką wzrokiem, a rysy jej twarzy złagodniały. Chciałam służyć ojczyźnie, nie chciałam zabijać, ale później wszystko się poplątało, zaraziłam się bakcylem nienawiści i już nie potrafiłam przestać. Wybacz. Terry zauważył, że szpony nie mają już siły drapać skały. Uniósł tę jeszcze przed chwilą zabójczą dłoń i mocno ścisnął. To nie twoja wina, to ty mi wybacz że nie potrafiłem ci pomóc. Oczy Claudii zgasły. Terry odniósł wrażenie, że w ostatniej chwili pojawił się w nich błysk ulgi. Jeszcze przed wejściem na salę z cylindrami Federico czuł, że coś jest nie tak. Słyszał narastające buczanie, jakby transformator pracował na pełnej mocy. Gdy przekroczył próg, okazało się, że miał rację. Pierścienie Rodwanga wirowały, oświetlając upiornym światłem stojącego na środku Damiano. Przed cylindrami dostrzegł dwie osoby Ann i Plutina. Rogacz był czujny. Zwierzęcym zmysłem wyczuł, że ktoś wszedł do sali. Obejrzał się i bez chwili wahania ruszył w jego stronę, nie dając Federico czasu do zastanowienia. Federico rzucił się do ucieczki na oślep. Nie znał tej części budynku, nie wiedział więc, gdzie się ukryć. Po kilku minutach, już ledwo dysząc, wbiegł do długiego korytarza z wieloma drzwiami po bokach. Postanowił zobaczyć, co znajduje się za ostatnimi, na końcu korytarza. To były solidne drzwi, z litego drewna, a nie sklejki. Może prowadziły do następnych korytarzy, gdzie w końcu będzie mógł zgubić ścigającego go rogacza. Otworzył je i wpadł do środka. Nie było dalszych możliwości ucieczki. Znalazł się w pomieszczeniu bez wyjścia. Zwierzę zagnało pasterza do zagrody. Po co wstawiać tak solidne drzwi do pomieszczenia, które nie ma znaczenia? Rozzłościł się. Stanął w otwartych drzwiach, zastanawiając się, czy uda mu się przedrzeć obok rogacza. Bez szans, uznał. Korytarz miał najwyżej dwa metry szerokości. Plutin chyba odgadł jego zamiar, gdyż śmiejąc się pokręcił przecząco głową, a nawet pogroził mu palcem. Federico już czuł kule wbijające się w jego ciało. Oby już pierwsza przerwała męki. Naraz rogacz przełożył broń do tyłu, pochylił głowę, uderzył butem o podłogę i natarł na niego. Federico widział już taki sposób ataku na filmie. Byczki znają tylko ograniczony zasób metod walki. Wszystko chcą wziąć na rogi. Co to znaczy nazbyt utożsamiać się z zewnętrzną powłoką? Zaśmiał się w duchu. Odczekał, aż rogacz znajdzie się metr przed nim i zatrzasnął drzwi. Rogi przebiły przez deski, jednak Plutin nie zdołał ich rozwalić. To były naprawdę porządne drzwi. Odskoczyły, ponownie otwierając się na oścież. Uwięziony ochroniarz próbował uwolnić się z pułapki, zapierając rękoma o framugę. Pochylony wystawiał tyłek, wprost zachęcając do wymierzenia mu kopniaka. W ostatniej chwili Federico zmienił cel i kopnął rogacza w krocze. Auuu! To nie był ryk zranionego byka. Rogacz zwisł bezwładnie. Federico odebrał Plutinowi Uzi i z dużą odrazą, trzymając broń w wyprostowanej ręce, wycelował w tył jego głowy. Powinieneś wiedzieć, że obiecałem to Subirze, a dla niej zrobię wszystko, powiedział. Nie mógł nacisnąć z postu. Potrafił włamać się do każdego systemu komputerowego, wiedział nawet, jak uporządkować śmieciowe DNA, a nie umiał wykonać niewielkiego ruchu palcem. Przecież to jak przewinięcie strony na smartfonie. Odrzucenie połączenia telefonicznego lub decyzja zakupu akcji wartych całą fortunę Damiano, westchnął z irytacją. Okazało się to łatwiejsze niż zabicie jednej gnity. W zdrętwiałej dłoni lufa Uzi zaczęła skakać jak kukurydza na gorącej patelni. Trudno, miał nadzieję, że Plutin nie ocknie się zbyt prędko. Gdy opuszczał ramię, przypadkowo drgnął mu palec. Seria z Uzi przeorała plecy rogacza. Centaur Trotter zwolnił. Nawet jego cztery nogi nie wytrzymały tak ostrego tempa. Może gdyby nie biegł po betonowej drodze przy zatknięciu z kopytami rwącej ścięgna, a po uginającej się trawie nie począłby takiego zmęczenia. Gdzie jest wolność? Wciąż gnał ścieżkami labiryntu cywilizacji. Droga, budynki po lewej i prawej, światła na skrzyżowaniach. Ciężko oddychając, zastanowił się, jak powinien postąpić. W końcu uznał, że jest już blisko wyjścia z tego labiryntu. Było coraz więcej drzew, a posesje skrywały się za wciąż gęstszymi zaroślami. Wolność musiała być gdzieś tu. Obok. Jeszcze tylko trochę wysiłku. Wciągnął głęboki hałas powietrza i z nadzieją zmusił swoje cztery kończyny do dalszego biegu. Mark Zuckerberg obchodził teren Bedwell Bayfront Park niecałe dwa kilometry od głównej kwatery Facebooka. Wzniesienie nieużytków, z których widać było pasmo wzgórz oddzielających zatokę od oceanu. Nie mógł wybudować tu wysokich budynków, ale mógł wpuścić je w ziemię, tak jak i parkingi, aby wokół zabudowań zamiast setek samochodów rosły tysiące drzew i krzewów. Trochę pieniędzy był pewien, że wystarczy kilka miliardów i te nieużytki zamienią się w bajeczny ogród, który przyćmi siedzibę Hadada. Teren Centraling EDV pozostanie większy niż Facebooka. Na to Mark nie miał wpływu, ale Haddad nie posiadał zmysłu marketingowego. Zamiast pochwalić się taką lokalizacją, ogrącił się, nie pozwalając nikomu wejść do środka. Co tam ukrywał? Mark Zuckerberg, jak i jego księga twarzy niczego nie ukrywali. Martwiła go jedynie zatoka Ravenswood Slot. Przeciągnięto przez nią wiele linii energetycznych, które szpeciły widok. Jednak i w tym przypadku pieniądze mogły zapewnić pewne rozwiązanie. Linie można było puścić dnem zatoki. Najgorsze, że wypełniająca ją woda nie miała koloru lazurowego i w żaden sposób nie przystawała do jego estetycznej wizji. W wielu miejscach była czerwonawa, a brzegi pokrywał biały nalot. Zuckerberg nie wiedział, czy to sól, czy glony. Będzie musiał sprawdzić w Facebooku. Z pewnością otrzyma odpowiedź od wielu fanów. Naraz w wodach zatoki zauważył jakiś ruch. Czyżby przedostał się tu wieloryb? Musiał to ujrzeć z bliska. Nigdy nie widział nic ciekawego na żywo. Żył w świecie Facebooka. Szybko podbiegł do brzegu. To była kobieta. Młoda, ładna i naga. Witaj, kim jesteś? zapytał. Nie widziałeś Syreny? odpowiedziała ze złością nieznajoma i demonstracyjnie wynurzyła z wody ogon. Zuckerberg oniemiał, zastanawiając się nad tym, co go spotkało. Facebook może pomóc wielu osobom, niepewnym własnej wartości, przekonanym, że niczym się nie wyróżniają, lecz nic nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz. W wielu takich spotkaniach runo marzenia, ale w jednym na tysiąc uda się przekroczyć barierę światła. A to jest warte wszystkiego, uznał Mark, chłoniąc wzrokiem sylwetkę Syreny. Zaczekaj chwilę poprosił, wyciągając telefon. Musiał uwiecznić to spotkanie na swoim profilu. W ostatniej chwili zreflektował się. A może Syrena nie chce upublicznić swojego wizerunku? Mogę? Zapytał nieśmiało. Jasne, pstrykaj z boczeńcu, odpowiedziała z kwaśnym uśmiechem. Sprzedajesz prywatność miliardów, dlaczego więc miałbyś przejmować się jedną małą syrenką? Przepraszam, odpowiedział skruszony, chowając komórkę do kieszeni. Naraz Subira usłyszała ciche dudnienie. Od razu poznała rytm. Wiedziała, czym są te dźwięki. Wzywano ją, przypominając, że wciąż nie wyzwoliła się spod wpływu rajskiego ogrodu. Wybacz, muszę spływać, powiedziała i zanurkowała na pożegnanie, mocno uderzając ogonem w lustro wody. Ocierając twarz, Mark Zuckerberg poczuł wibrację telefonu. Mark, musisz natychmiast wracać, usłyszał. Co się stało? Grozi nam przeciążenie serwerów. Na Face miliony komentarzy na temat mitycznych stworzeń uciekających z rajskiego ogrodu. To obok miejsca twojego spaceru. Wiem. I bez Facebooka jestem w środku wydarzeń. Odpowiedział z dumą. Właśnie rozmawiałem z Syreną. To żart? Nie widzę jej zdjęć na twoim profilu. Mark nie odpowiedział. Zbyt dużo musiałby wyjaśniać. Ann nie potrafiła oderwać wzroku od dokonującej się na jej oczach przemiany Damiano. Przed chwilą wszedł do cylindrów jako młody, zdrowy mężczyzna. Jako kto z nich wyjdzie? Na to pytanie nie znała odpowiedzi. Gdy Damiano zażył szczepionkę i stanął na platformie, Plutin uruchomił różnabarwne cylindry, które zaczęły się wolno poruszać. Pomyślała nawet, że w tym tempie przemiana miliardera będzie trwała wieki. Lecz po dwóch, trzech minutach liczba cylindrów wzrosła i wszystkie zaczęły tak szybko wirować, że nie można było rozróżnić pojedynczych kręgów, a niezliczone przewody tłoczyły do środka jakieś płyny. W tej chwili cylinder przypominał tubę wypełnioną gęstą zawiesiną, w której szalała burza z błyskawicami, przy czym wyładowania elektryczne nieustannie uderzały w ciało śmiałka, który znajdował się w ich wnętrzu. Ann próbowała nie odrywać wzroku od tuby, wmawiając sobie, że ogląda film przyrodniczy, w przyspieszonym tempie pokazujący transformację poczwarki w imago, na końcu której owad rozprostuje skrzydła i odleci. Do jakże krótkiego, choć również najbardziej efektywnego etapu życia. Metamorfozy Damiano nie kończyły się na jednej przemianie, a ciągnęły w nieskończoność jak przymierzanie w sklepie butów. Raz zmieniał ludzkie nogi na orle, by za kilkanaście sekund przemierzyć koźle końskie lwie. A nawet kacze. Jego ciało pokrywało się puchem, później piórami, a za chwilę zrzucał opierzenie i skóra zaczynałem obrastać łuskami węża, jaszczurki czy ryby, a jeszcze później sierścią małpy lub psa sąsiada, białego kokerspaniela w czarne ciapy. Najgorsze były jednak przemiany głowy. Jeśli ludzka zamieniała się w małpią, oznaczało to jedynie kosmetyczne zabiegi. Cofnięcie czoła, wysunięcie szczęki. Gorzej było z psim czy wilczym pyskiem. Szczęka rosła jak nos Pinokia, a czaszka została spłaszczona jak pod prasą hydrauliczną. Ciekawe było pojawianie się rogów – kozich, bawolich – Kręconych, żłobkowanych. Najbardziej efektowny wydał się jej rozwój poroża jelenia czy łosia, rozwidlającego się jak konary drzewa. Miała wrażenie, że genom miliardera poszukuje odpowiedniej formy ostatecznej, lecz żadna się nie sprawdza. Odrzuca więc kolejne i wciąż testuje nowe. Ta ewolucja w przyspieszonym tempie, którą sam Damiano nazwał rewolucją, w tym przypadku była jak niekontrolowana reakcja łańcuchowa w bombie atomowej. Dlaczego tak często nie chcemy być tym, kim jesteśmy? westchnęła z goryczą. Na deskach sceny można zostać i księciem i żebrakiem. Czytając książkę, można stać się jej głównym bohaterem. To naturalna chęć złapania oddechu poznania spojrzenia innych ludzi. Jednak, żeby wcielić się w inną skórę na zawsze, tego nie potrafiłam zrozumieć. Osobną kwestią było, że niektórzy ukrywają swe prawdziwe oblicze, bo tak każą rodzice, ksiądz sambony, szef pracy. Gdy te więzy zostały zrzucone, maskujący się, od razu korzystali z pierwszej nadarzającej się okazji, aby ujawnić skrywany dotąd wizerunek. Nie zawsze bywało to dobre, zarówno dla tych zrzucających skórę, jak i dla ludzi, którzy stanali im na drodze. Byli wśród nich mordercy, fanatycy, politycy, mszczący się na innych za swą własną indolencję. Damiano nie chciał się zmieniać, nie ukrywał też swojej osobowości. On chciał wybierać, jaka powłoka będzie odpowiednia dla innych. To często występujące pożądanie u bogaczy, polityków oraz tych, którzy uważają, że przemawiają w imieniu prawdy. Ludzi zaślepionych, ale mających siebie za najdalej, najwnikliwiej i najgłębiej spoglądających. A tak naprawdę praktykujących patrzenie konia z klapkami na oczach, ograniczających prawdę do celu i eliminujących przepiękne pobocze mijane w trakcie pokonywania drogi. Wista o Zbawiciele świata. W nagrodę dostaniecie worek owsa, odjętego od ust tych, których okłamywaliście. Prrr! Dosyć tego! Zacisnęła w złości dłonie. Już nie żałowała, Damiano. Czynicie nas satyrami, chimerami, harpiami, cyklopami dla własnej zabawy. Testujcie to na samych sobie. Naraz poczuła, że ramieniem obejmuje ją Terry. Jesteś! Z ulgą przytuliła się do niego. Szczęśliwa, że nic mu się nie stało. Zadowolona, że pomoże jej przebrnąć przez ostatni etap tego koszmaru. Wszystko w porządku? Tak. Odpowiedział zdawkowo i zapytał. Był tu rogacz? Anna rozejrzała się z niepokojem. Jak mogła zapomnieć o ochroniarzu Hadada? Tak, ale nie wiem gdzie jest teraz. Pocałował ją i wskazał na wirujące cylindry. Co tu się dzieje? Powiesz mi, kto poddaje się transformacji? Z niechęcią przeniosła wzrok na pojemniki. W swej aktualnej wersji, upierzona postać posiadała kogucie nogi, skrzydła jak u nietoperza oraz długi ogon jaszczura. Gdyby kreatura ta miała również kogucią ciągłowę z czerwonym grzebieniem, powiedziałaby, że to bazyliszek opisany przez Pliniusza Starszego. Ale to była głowa lwa. Może akurat miliarder porzucał skórę bazyliszka i zaczynał przemieniać się w spinksa. Nic dziwnego, że Terry nie rozpoznał w tej poczwarzy właściciela koncernu GDV. To Damiano wyjaśniła, a widząc niedowierzające spojrzenie Terego, dodała, postanowił zostać Bogiem. Już chyba od pięciu minut testuje ciała wszelkich mitycznych stworzeń, lecz wciąż je porzuca. Czy to możliwe, żeby, zaczął Terry, lecz zaraz umilkł. Żeby został Bogiem? Ann domyśliła się, o co chciał zapytać, jednak nie znała odpowiedzi. Nie wiem tego. Zauważyłam jedynie, że transformacje są coraz głębsze. Mówiąc prościej, coraz mniej jest człowiekiem, a coraz bardziej zwierzęciem. Nieoczekiwanie tuż obok nich pojawił się Federico, był przegaszony, a przecież powinien cieszyć się z udanej akcji. Zaniepokoiło to Ann. Nie zainteresował się nawet kolejnymi przemianami Damiano. Coś poszło nie tak? Zapytała z lękiem. Wszystko według planu. Odparł, krzywiąc się jednak przy tym tak, jakby rozdeptał ślimaka. Można powiedzieć, że nawet lepiej. Pomogłem rogaczowi Hadada nadziać się na drzwi. Federico, czy przemianę Damiano to działanie twojego specyfiku? Zapytał Terry, starając się o lekki ton. Mimo to Federico wyczuł w jego pytaniu niepokój. Nie zdążył odpowiedzieć. Uprzedziła go Anna. To nie wirus Federica, powiedziała zdecydowanym głosem. Damiano sporządził szczepionkę, mającą odtworzyć cały, jego zdaniem, boski kod. Gdy wciskałam mu kit o kosmicznych ingerencjach w nasz genom, miał już przygotowaną szczepionkę. Federico spojrzał na pierścienie, myśląc o tym, jaki niesamowity jest kod genetyczny. Nasz genom to mniej bitów niż zapis filmu w formacie DVD, a człowiek od człowieka różni się zaledwie kilkoma kadrami, od małpy kilkoma scenami, a nawet w porównaniu z Amebą to w dużym stopniu nadal ten sam film. A w ilu kadrach zagotowana jest nasza psychika? Czy można je odnaleźć, wyodrębnić w postaci zwięzłych rozkazów, czy jak wolą bieżący, przykazań? Kiedyś muszę ich poszukać. Postanowił. A kim jest teraz? Zapytał Terry. Ann spróbowała dopasować postać do znanych jej mitycznych stworzeń, lecz żadnego nie rozpoznała. Hmm, nie mam pojęcia. Powiedziała. Może to jakaś kosmiczna hybryda, rzucił Federico, któremu figura ta przypominała nieco jodę z sagi George'a Lucasa. Tylko nie u schyłku życia, a młodego, gdy ciążenie planety jeszcze nie przydusiło go do Ziemi, a wiek nie odcisnął się na twarzy licznymi smarszczkami. Terry pomyślał, że właściwie jest obojętne, jak będzie wyglądał. Ważne, żeby nowe ciało miliardera nie miało atrybutów, które mógłby wykorzystać jako broń. Może wyłączymy pierścienie? Zasugerował, uznając, że w tej postaci nie będzie groźny. Nie! zaprotestowali jednocześnie Ann i Federico. Spojrzał na nich wzrokiem domagającym się wyjaśnienia. Nie chcesz dowiedzieć się, jak wyglądali przybysze odwiedzający Ziemię? Zdziwiła się Ann. Uznał, że to dobry powód. Nie wiemy, czy to nie zepsuje maszyny. Tłumaczenie Federico było równie przekonujące. A jak wyjdzie z nich jako Bóg? Terry nie mógł zlekceważyć zagrożenia. Mam Uzi plutina powiedział Federico, przekazując broń Teremu. Ty lepiej potrafisz się tym posługiwać. Terry sprawdził magazynek. Brakowało jedynie kilku nabojów. Patrzcie, on nie ma już włosów, ani nawet łusek. Traci też tkankę tłuszczową i mięśnie, wykrzyknęła Ann, widząc, że coś złego dzieje się z Damiano. Skurczył się. Niemal nie miał mięśni. Tak, że wyglądał jak szkielet, na który naciągnięto sztuczną skórę z innego, mniejszego modelu. Co tam włosów? On nie ma chuja! <laughs> Zaśmiał się Federico. Ann spojrzała na niego z wyrzutem, lecz wzruszył jedynie ramionami, jakby chciał powiedzieć, przecież należało mu się. Cały się trzęsie. Przemiana pochłonęła chyba wszystkie jego siły, zauważył Terry. Najwyraźniej odżywcze płyny przestały dopływać i Damiano zaczął czerpać soki do dalszych przemian z własnego organizmu. Spalał samego siebie, kurczył się coraz bardziej, mierzył teraz nie więcej niż metr wysokości. Jego skóra przypominała wyschniętą, spaloną słońcem siebie. Popękane płaty murego koloru. Jedynie głowa nie zmalała, a oczy stały się nawet większe. Przemieniony Hadad z trudem wyciągnął dłoń, a jego wąskie, sine usta zdawały się szeptać: Pomocy. An chciała krzyknąć: Wyłączcie maszynę, przerwijcie jego cierpienia, lecz nie zdążyła. Ciało Damiano zapadło się w sobie i z chlupotem opadło na dno tuby, jak roztopione w mikrofalówce śnieżny bałwan. Cylindry zgasły, ustało buczenie. Miliarder przemienił się w kałuże błota. Biedaczek, westchnęła Anna. Spojrzenia przyjaciół omiotły ją ze zdziwieniem. Był świrem w dobrym tego słowa znaczeniu i wizjonerem. To nie jest złe. Jego błąd polegał na tym, że swą wizję postanowił narzucić innym, ale nie życzyłam mu takiego końca. Przez chwilę milczeli. Cofnął się do aminokwasowej brei, czy może urządzenie jest niesprawne? zapytał Terry, wracając do niepokojącego go tematu. Nie mam pojęcia. Federico nie wiedział, co powiedzieć. Podejrzewam, że maszyna jest sprawna. Rzekła po namyśle Ann, wcale nie będąc przekonana, czy ma rację. A koniec Damiano wynika najpewniej z powodu błędów w założeniach. Uważał, że powłoka kosmitów pozwoli mu stać się jak bogowie. W naszym genomie, co prawda, istnieją, może nawet pochodzące z kosmosu, geny bakterii, wirusów, porostów, bananów i dinozaurów lecz zaadaptowane do naszych potrzeb. Nie ma natomiast żadnego przepisu na ciało kosmity, i dlatego jego genom zapętlił się i doszło do przypadkowych, niekontrolowanych przemian, aż do totalnego rozpadu informacji genetycznej. Federico kontynuował te wyjaśnienia, spojrzał na Terego, lecz ten wciąż czekał w napięciu na jednoznaczną odpowiedź. Szybko więc dodał. A to znaczy, że pierścienie Rodwanga są sprawne. Możemy śmiać się z łatwowierności Damiano, wierzącego w kosmitów bogów, ale kto mi odpowie na pytanie, skąd w naszym śmieciowym DNA kot innych zwierząt? zapytała Ann. Nikt nie podjął tego tematu. Zabrzmiały ostatnie akordy i nagada Dawida. Kilka uderzeń perkusji. I nastała cisza. Wszyscy odetchnęli z ulgą. To był jednak utwór dla prawdziwych melomanów. Stwierdził Federico, uznając, że zbyt pochopnie podjął decyzję. Pewnie jedynie Subira była zadowolona. Obejrzał się, chcąc ujrzeć jej uśmiech. A gdzie Subira? krzyknął zaskoczony. Centauro Trotter biegł kłusem bez wytchnienia Woodside Road, która po minięciu wiaduktu z czteropasmowej zamieniała się w dwupasmową, aż dotarł do drogi ukrytej pośród drzew. Nie zatrzymał się, a jedynie zwolnił i już truchtem zaczął poszukiwać miejsca, gdzie mógłby odpocząć. Przystanął dopiero wtedy, gdy wybiegł z gęstwiny leśnej i ujrzał pagórki porośnięte trawą. W oddali, za płotem zwrócianej siatki, przymocowanej do Pochyłych drewnianych słupów pasło się kilka bizonów. Nie było widać budynków, a droga prowadziła w dół, w krainę dalszych pagórków. Nareszcie był wolny. Piątek wolności. Powrót do normalności. Terry, przeglądając się w taksówce kajtka ulicą, stwierdził, że przez ostatnich kilka tygodni Nowy Jork w ogóle się nie zmienił. Zdawał sobie sprawę, że to nie była odkrywcza myśl, lecz podświadomie oczekiwał, że skoro w jego życiu doszło do tak wielu zmian, to i cały świat powinien być inny. Zwłaszcza, że mało brakowało, a po ulicach biegałyby centaury, a chodnikami spacerowały cyklopy i satyrowie. Na szczęście miasto Pozostało takie, jakim było wcześniej. Ludzie wciąż żyli tymi samymi, mało istotnymi, chociaż dla nich najważniejszymi problemami i problemikami, nie myśląc o ratowaniu świata. Jak dobrze do tego wrócić? Odetchnął z ulgą, ściskając dłoń An. Widziałem wasze przedstawienie. Nie myślałem, że pracujecie w biznesie. Rozpoczął rozmowę po złamaniu licznika Kajtek. Terry, Ann i Federico pojawili się na nielicznych ujęciach. Można powiedzieć, że byli aktorami drugiego planu. Co innego Subira. Ona została gwiazdą przedstawienia. Stały się tak po tym, jaki syrenie śpiew trafił do internetu, z czym, jak zarzekał się Federico, on sam nie miał nic wspólnego. Na szczęście Kajtek nie czekał na wyjaśnienie, tylko od razu przeszedł do innego tematu. Złapaliście mnie w ostatniej chwili. Coś się stało? Zapytał z grzeczności teorii. Wracam do kraju. Czuję, że Polacy niebawem wyjdą na ulicę, obalając pomniki Kaczyńskiego. Muszę im pomóc. Mam doświadczenie w walce z partiami jedynie słusznej prawdy. To okropne. Nie ma innego sposobu? w Fan odezwały się polskie korzenie. Okropne jest to, że wielu obywateli mojej ojczyzny dało się zwieść rozkapryszonemu dzieciakowi z górnej punki, szeryfowi mniej niż zero oraz mścicielowi o fizjonomii i fobiach Feliksa Dzierżyńskiego. Teraz w końcu nastanie czas przebudzenia. Wiosną udało nam się przeciąć sznurki marionetce udającej prezydenta. Za kilka tygodni w opóźnionych wyborach parlamentarnych zabierzemy krzyżak temu cieciakowi. To będzie krwawa walka, ale trudno, muszę to zrobić. Kajtek zatrzymał się przed restauracją Leyenda, odwrócił do Ann i Terego i patrząc im prosto w oczy, powiedział. Wy macie jeszcze czas na dobry wybór. Nam została już tylko ulica. Pamiętajcie o tym w listopadzie i już nie eksperymentujcie, wybierając klauna. Nie będziemy, obiecał, śmiejąc się Terry. Pozdrów Polskę, dodała ze smutkiem Anna. Siedzieli we czwórkę w patio, pijąc ulubione drinki sprzed poznania absysu. Wódka na genetycznie zmodyfikowanych drożdżach dobrze wchodziła i rzeczywiście syndrom drugiego dnia nie był po niej tak okrutny, tylko że nie miała duszy, była zbyt perfekcyjna. Zgodnie uznali, że wolą poczuć to coś, choćby okupione niesmakiem i kacem gigantem, a mieli co opijać. Nie tylko stracone piątki wolności, lecz również wypuszczenie wirusa Hadada, zmodyfikowanego przez Federico. To nie była łatwa decyzja. Stracimy medyczne możliwości regeneracji narządów i organów, zgłaszała zastrzeżenia Ann. Ale też wojsko nie dorwie się do hodowania superżołnierzy przypomniał jej Terry. Pamiętaj też o tym, że wszystkie hybrydy stworzone przez Damiano, poza kapralem Trotterem, zostały złapane i zamknięte w tajnych ośrodkach armii. I dopóki nie wrócą do ludzkiej postaci, pozostaną w nich uwięzione i będą poddawane licznym badaniom. Omawialiśmy to już setki razy. Subira była zmęczona przeciągającą się dyskusją. To co postanawiamy? Wypuszczamy wirusa, czy go niszczymy? Nie jest groźny? Ann wciąż nie mogła podjąć decyzji. Może wywołać najwyżej zwęcenie nosa, jedno, dwa kichnięcia, które pomogą rozpylić wirusa dalej, uspokajał ją Federico. Ann w końcu skinęła głową. A jak go rozprzestrzenimy? Terry bez zwłoki przeszedł do ostatniego problemu. Pójdźmy do kina. Federico już to przemyślał. Ale nie na ekranizację komiksu, wykrzyknęła Subira. Poszli na nową komedię Woody'ego Allena ze Scarlett Johansson i Dwaynem Johnsonem Fallen Tower. Scarlett grała lesbijkę prowadzącą blog dla mężatek. Dwayne faceta z kłopotami z erekcją, pracującego jako ochroniarz prezydenta. Para ta spotykała się na cotygodniowych wizytach u psychoterapeuty, granego przez samego Alena. Nic nowego. Dużo dialogów o seksie, Bogu i współczesnych mediach. Chociaż jak zwykle podanych w strawny, a czasem wręcz smakowity sposób. Smaczkiem nawiązującym do tytułu było to, że gabinet psychiatry znajdował się w nowym białym domu Trump Tower. Mała akcja dywersyjna przed seansem pozwoliła im wprowadzić wirusę do klimatyzacji. Później zasiedli w sali, ciesząc się z każdej salwy śmiechu, gdyż zwiększała powodzenie akcji. Rozprzestrzenianie się wirusa po całym kraju potrwa kilka tygodni, na świecie miesiące, lecz wirus z pewnością dotrze do każdego człowieka, pozbawiając całą ludzkość znaczników śmieciowego DNA. To było dwa dni temu. Dzisiaj Terry mógł przekazać im inną wiadomość. Przychodzę z dobrą nowiną. Śledztwo zostało zamknięte. Nikomu z nas nie są w stanie udowodnić czynnego udziału w akcji. Jesteśmy wolni. Możemy wracać do starego życia lub zacząć nowe. Dodał tajemniczo. Zapadło milczenie. I co teraz będziecie robili? Chciał wiedzieć Terry. Ja już wiem, uśmiechnęła się tajemniczo Ann. My też, machnął lekceważąco ręką Terry. Jesteś taki pewien? Zapytała urażona Ann. Obyś się nie zdziwił, niech najpierw odpowie Subira. Odezwał się Federico. Przecież już wiecie, to żadna tajemnica. Odparła zakłopotana jak nigdy wcześniej. Dla niej ostatnie dni były niczym sen. No, mów, podziel się nowinami. Federico już je znał, ale chciał to jeszcze raz usłyszeć. Ze mną sprawa jest prosta. Podjęłam decyzję, czekając na Was na plaży. Spojrzałam z wyrzutem na Federika i Teulego. Zapomnieliście o mnie, każąc czekać na przeniesienie do pierścieni rodwanga. Z nerwów zaczęły mi wypadać łuski z ogona. To wtedy postanowiłam, że jak wyjdę z tego bez ogona na własnych nogach, to powrócę do pasji, którą porzuciłam do śpiewania. Brawo! An rzuciła się przyjaciółce na szyję i wycałowała ją. A za tamto zapomnienie, jeszcze raz, przepraszamy. Udarzył się w pierś Terry. Za karę musicie przyjść na mój pierwszy koncert. Nie dała się tak łatwo dobruchać. A zmieniłaś repertuar? Zaryzykował Federico. Subira spojrzała na niego groźnie, bo jedna z Twoich miłośniczek bardzo by chciała, abyś zaśpiewała coś weselszego. Obiecałem jej, że zrobię wszystko, abyś była bardziej radosna. Masz szczęście, udało ci się. Wybaczam ci brak taktu, ale za karę teraz ty powiesz, co postanowiłeś. Zajmę się stworzeniem programu dla sztucznej inteligencji. Odpowiedział Federico z dumą podkręcając odrastającą końcówkę wąsa. Może zacznij od poprawienia własnej! zaśmiała się Subira. Federico nie obraził się. To duże wyzwanie, zauważył Terry. Nasza psychika jest kształtowana systemem nagrody i kary przez hormony rozdzielające sygnały szczęścia lub kopniaki. W ten sposób uczymy się, co jest dobre, a co złe dla organizmu. Jeżeli myślimy o budowie robotów ze sztuczną inteligencją, to tym kijem może być niedostatek smarów, a marchewką ich nadmiar. Takim byt można dodatkowo zabezpieczyć trzema prawami Asimowa. Jednak gdy planujesz wykreować sztuczną inteligencję zaklętą w odizolowanej skrzynce rozwiązującej boskie problemy, to kij czy marchewka się nie sprawdzi. Trudno wymóc na bitach pożądane zachowanie, oferując tabliczkę czekolady czy smar naturalny z pierwszego tłoczenia. Ale marchewką dla sztucznej inteligencji może być harmonia liczb, a kijem chaos. A harmonia to również muzyka, więc potrzebna mi będzie pomoc Subiry. Zakończył Federico. Terry z ciekawością spojrzał na przyjaciółkę. Wciąż się kłócili na temat muzyki. Ciekawe, co zrobi teraz. Subira pocałowała Federika w policzek, szepcząc mu do ucha: Dla ciebie wszystko, mój miły. Wiesz, do jakich głównie celów zostanie wykorzystany twój program? Teoremu podobał się pomysł Federika, lecz nie mogło powstrzymać się od sceptycyzmu. Przyjaciel skinął głową. Patrzyłem, jak na różne sposoby wojsko tworzy maszyny do zabijania. Wykorzystując do sterowania nawet ludzkie mózgi. Nie mam złudzeń, że sztuczna inteligencja też zostanie użyta do budowy doskonalszych machin śmierci. Ale chyba już lepiej, aby na polu bitwy naparzały się roboty niż ludzie. Zgodnie uznali, że ma rację. No to teraz czas na An, oznajmiła Subira. Czego niemożliwego do znalezienia będziesz szukać? Ann pokręciła przeczącą głową. — Jeżeli myślicie, że będę poszukiwała Atlantydy, to odpowiadam zdecydowanie nie. — A Yeti? — zaśmiał się Terry. — Yeti, to ty jesteś! — odszczeknęła mu szybko, wywołując ogólną salę we śmiechu. — To może Federico nie zdążył wymienić choćby jednej możliwości? — Nie, nie i nie. Nie będę niczego szukać. Niech mity pozostaną mitami. Nie chcę zostać odkrywcą grobu ze szkieletem 33-letniego mężczyzny z koroną cierniową na głowie oraz śladami gwoździ na dłoniach. No to co będziesz robić? zapytała Subira. Będę je tworzyć. Zostanę bajkopisarką lub autorką fantazy, bo to przecież bajki ery cyfrowej. Już tylu jest złotoustych. Może zajmiesz się science fiction zaproponował Terry, starając się ukryć grymas niezadowolenia. Wiem, z chęcią zaprowadziłbyś mnie do gwiazd pokazał jasne strony czarnych dziur ale ja już nie chcę poszukiwać prawdy nie mam nawet ochoty prorokować, jak może wyglądać nasza przyszłość. Umiem i chcę marzyć odpowiedziała ze śmiechem Ann. Terry ścisnął jej dłoń mocno, szczerze. Ann uśmiechnęła się wciąż trochę zakłopotana. A ty masz jeszcze marzenia? Nadal lubisz obserwować chmury na niebie? Terry nabrał powietrza i uśmiechnął się do Ann z lekką naganą. Czy mam marzenia? A co powiesz na to, że dzisiaj zwolniłem się z Lost in Life? Powiem brawo! Odpowiedziała, klaszcząc w dłonie. Także Sobiera i Federico przyłączyli się do aplauzu. Skrzydła przypomniały mi o marzeniach. Wracam do nauki. Jednym z porwanych był wynalazca, który sądził, że wpadł na pomysł napędu pozwalającego podróżować z prędkością światła, a później ogłosił, że się mylił. W Rańskim ogrodzie miałem czas zastanowić się nad tym problemem i chyba wiem, gdzie popełnił błąd. Muszę to sprawdzić. Zakończył patrząc po twarzach przyjaciół. Kilka miesięcy temu płynęli w nurcie gówna, nie zwracając uwagi na smród. Odbijali się od innych główien, mieszali z moczem, podążając biernie do zlewni ostatecznej. Dzisiaj stać ich było na wyrwanie się z nurtu beznadziei, z braku wiary w siebie. Teraz zaczną płynąć wybranymi przez siebie dolinami, wciąż miotani wirami, ale własnych wyborów, nadal spychani na mielizny, lecz własnych słabości. Terry był z nich i z siebie dumny. To było warte następnej kolejki, a nawet kaca. Koniec powieści.